Wiem, że z Anią kilka podróży macie już za sobą. Widziałam piękne zdjęcie na Instagramie z Nadmorza. Gdzieś tam widać było, że to były ciepłe kraje, ale także góry. Opowiesz nam o tym coś więcej? Eee, tak, pewnie masz na myśli to, to zdjęcie, mhm. tak, które, które do internetu no, wypłynęło. No furorę. No, furorę zrobiło zdjęcie tak w ogóle. tam Co prawda niewiele widać zdjęcie w ogóle wypłynęło z, z mojego facebooka, na którym mam no, bardzo mało znajomych, może 50-60 osób, dlatego w tym wszystkim bardzo mnie to zastanawiało, kto to, kto to podesłał. Na początku troszeczkę byłem, troszeczkę byłem zniesmaczony tym, że, że mam... Ktoś nadwyrężył zaufanie po prostu. No ktoś okazał się szują po prostu, tak? Powiedzmy to sobie wprost, nie dochodziłem do tego kto to, ale... Tak ostatecznie myślę, że dobrze to zdjęcie zrobiło, bo, bo miałem powiedzmy łatkę gościa wybrednego, a tutaj nagle wychodzi zdjęcie, że jednak, że jednak z kimś jest, jest. ta partnerka. Tak, że jest ta partnerka, no jakby w żaden sposób nie, to zdjęcie nie zdradzało kto to jest, e, dlatego no ktoś chciał być złośliwy, ale no też mi chyba zrobił przysługę summa summarum. E, Oprócz tego też sporo jeździmy po górach. Robimy koronę gór polski. Mamy też tam jakieś zdjęcia, jakieś zdjęcie z, z gór. To też jest coś, co, co na pewno nas łączy. Bardzo, bardzo lubimy chodzić po górach.